Stukanek nawet zgłaszała Stu na policję i Stukanek też to potwierdziła, ale policja nic z tym nie zrobiła, no bo to ofiary osobiście muszą się zgłosić. Zastanawiająca jest kwestia ostatnich słów Vardengi, który powiedział, że prędzej czy później wyjdzie cała prawda, ktoś coś puści, no i że jest ciekaw reakcji internetu. Nie, według mnie prędzej czy później... Serio, jest 10. rocznica GTA? Ktoś pewnie... Ktoś coś puści. Ciekawy jestem, kurwa, reakcji internetu, nie? I to wspomnienie o łączeniu kropek. Przede wszystkim mnie zastanawia... To zaświętujemy. Dlaczego internet nie skojarzył faktów? Co? Dlaczego? Po co? Agata na ostatnim programie Fame nawet wprost nie zdementowała tych zarzutów, tylko wymijająco kazała zapytać się o to samego Stu. Vardengo, co mówił? Co teraz wychodzi to, że niby tam... Dziękuję za sobą. ...coś tam wykorzystywał i tak dalej. Myślę, że nie ma tutaj Stewarta, ja nie jestem z nim już od 2 lat i to nie jest czas i miejsce, żeby o takich rzeczach rozmawiać. Jak chcesz, to zadzwoń do Stu. Coś tutaj jest na rzeczy i dziwne, że ludzie w branży coś wiedzą, ale tego nie powiedzą. Jeżeli ktoś z was coś posiada, jakieś dowody, kontakt do poszkodowanych osób, jak w ogóle takie istnieją, no to zgłoście się do mnie na tego maila. Skoro już poszły takie słowa i zarzuty, no to spróbujmy to jakoś zweryfikować. Osobiście uważam, że chujowe jest takie podjudzanie tematu bez dowodów, bo właśnie mamy tego efekt... Co ty piszesz, Dudson? W postaci plotek, ale jednocześnie, jeśli oni wszyscy mają takie informacje, podejrzenia, siedzą cicho od kilku lat i nic nie robią, a wręcz to kryją, no to jest to niepokojące. Także podsumowując, teraz jako postronny obserwator, który łączy kropki, poczekam na rozwój wydarzeń, jeśli... No, mocne newsy. Czy to? Aha, 8-minutowy film. 43 widzowie.